Szwedzi, jak słyszeliśmy od Karoliny Szostak, się cieszą. My troszeczkę mamy inne nastroje. Jak pan by określił własny, swój stan ducha? Czy jest pan rozgoryczony, czy nawet zrozpaczony? No bo nie tak wyobrażał pan sobie koniec kadencji. To znaczy, kadencja i wyniki sportowe to są dwie różne rzeczy. Natomiast muszę powiedzieć tak, jestem zawiedzony, jestem zmęczony, jestem zły i z drugiej strony liczyliśmy na dużo, więcej i powiem szczerze, że muszę się też zresetować, bo człowiek analizuje to od rana do wieczora, myśli o tym wszystkim i wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy na to, żeby rozstać się z tym euro. W 2016 roku, kiedy zagraliśmy jedno z najlepszych euro i najlepszych finałów w ostatnich 30 latach, żeśmy strzelili 2 bramki, zdobyliśmy 7 punktów. Żeśmy strzelili 4 bramki, ale straciliśmy dużo więcej. Często się mówiło, że gramy w tyle, że się bronimy, że się przesuwamy, że nie wykorzystujemy naszego potencjału ofensywnego. Staraliśmy się wykorzystać ten potencjał ofensywny, natomiast no, gdzieś z tego powodu, żeśmy więcej bramek stracili. Jesteśmy zawiedzeni i ja jestem zawiedzony także z tego, z prostej przyczyny, bo jestem tak samo jak wy kibicem tej drużyny i chciałbym, żeby ta drużyna nas wprowadzała w stan, można powiedzieć, takiej euforii, żeby było miło, żeby było sympatycznie, żebyśmy jak najdalej poszli. Natomiast stało się, co się stało. Wiadomo, polska rzeczywistość, teraz trzeba kogoś na gałęzi powiesić. Ja jestem z pierwszych, który na to zasługuje, no ale takie jest życie, nic się nie dzieje, idziemy do przodu. Jak to się mówi, sport ma to do siebie, że następuje reset i za chwilę będziemy myśleli pozytywnie, będziemy starali się patrzeć w przyszłość.